Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega mieszkańców przed fałszywymi mailami dotyczącymi zwrotu podatku. Nadawca prosi w nich o zeskanowanie kodu QR, by odbiorca rzekomo mógł odebrać podatek. To fałszywe wiadomości. Skanowanie kodów, otwieranie linków i załączników czy wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazaniem danych oszustom. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja nie wysyłają takich maili do podatników i apelują o wykazanie się rozwagą, by nie poddawać się oszukańczym próbom wyłudzenia danych. Niewłaściwe zachowanie może skutkować także utratą środków pieniężnych.